Tutaj oglądam często na Jomie te takie fajne filmiki, kurczę, gdzie gdzieś tutaj lata sobie dron. Oczywiście, ja widzę, że ty już wiesz, o co chodzi. Prawda, fałsz, pomidor? Pomidor. Jeśli chodzi o całą drużynę, przypomnij mi pytanie. Gdzieś tam obserwuję innych trenerów, którzy przychodzą sobie na boisko, oni kurczę są przygotowani, mają wszystko w głowie, że drużyna kolejki w końcu, może jakaś rewelacja kolejki. Ja uważam, że to się przełożyło jakby też na poziom. No to w tym momencie chcielibyśmy tutaj z ramienia Czarnych Krus Gdański. Witam serdecznie. Tytuł trenera kolejki po pierwszym weekendzie zmagań przypadł dla osoby, która wie, jak swoją pasją zarażać młodych adeptów futbolu. Ten niezwykle pracowity i zaangażowany w rozwój swoich podopiecznych człowiek musiał czekać aż rok na swoją pierwszą nominację. Gdy jednak ta nastąpiła, to nasi kibice nie mieli wątpliwości. Bezapelacyjnym zwycięzcą został Marcin Mańka z zespołu Czarnych Krus Gdański. I już teraz zapraszam Państwa na rozmowę z laureatem naszego konkursu. Wspomniany trener Marcin Mańka dotarł już do naszego studia. Cześć Marcin. Cześć Rafał, witam. Marcin, przede wszystkim gratulacje zdobycia tytułu trenera kolejki. Powiedz mi, jaka była Twoja reakcja po tym, jak się dowiedziałeś, że zostałeś nominowany? Na pewno zaskoczenie. Co prawda coś tak czułem po tej pierwszej kolejce, po tych wynikach, które odnieśliśmy, że może w końcu. Bo pierwszy sezon to nie udało się, wiadomo, walczyliśmy z zawodnikami troszkę starszymi, bo inne kategorie były. Tak jest. Tutaj swój rocznik, jakby docelowo zawodnicy rywalizowali, więc po pierwszej kolejce, po tych wynikach, gdzieś tam miałem taką cichą nadzieję, może drużyna kolejki w końcu, może jakaś rewelacja kolejki. A tutaj mnie zaskoczyłeś i trener kolejki to... Mówię, zaskoczenie i no, głównie zaskoczenie. Nie? No dobra, ale właśnie bardziej byłeś zaskoczony dobrą postawą Twoich podopiecznych, czy jednak tym, jak silne wsparcie otrzymałeś ze strony tutaj kibiców? Kibiców akurat mamy bardzo fajnych. Od początku fajnie się współpracuje z rodzicami. Oni wiedzą, jak powinien wyglądać ten taki kulturalny doping, pozytywny. I to jest w każdym meczu, w każdej kolejce. To na pewno też pomaga zawodnikom, ale też ja... Ale w internecie też bardzo mocno tutaj Cię wsparli, to właśnie tutaj jest zaangażowanie. To też, to jak najbardziej. Gdzieś tam się spodziewałem, że będzie taka mocna walka, bo nasze... Jakby inne roczniki z klubu, które brały udział w lidze, w tytule tam tej kolejki, drużyny kolejki czy rewelacji. Zawsze mocno nasza społeczność Czarnych Krus się angażuje, ale też jeśli chodzi o takie już tutaj indywidualne osoby z poszczególnych roczników, oni mocno angażują swoich znajomych i ja tam nawet widziałem, że znajomi z Warszawy gdzieś wrzucali na swoje jakby profile facebookowe z prośbą o głosy. Także... Ale powiem Ci tak, z doświadczenia wiem, że na drużynę i rewelacje kolejki zawsze tam te głosowania są mocniejsze, na trenerów zawsze troszeczkę mniej. U Ciebie w tym Waszym głosowaniu było naprawdę bardzo duże zaangażowanie i mi się wydaje, że to chyba też fajnie pokazuje to, że jednak rodzice doceniają Twój wkład w rozwój zawodników i Twoje zaangażowanie. No... Myślę, no jeżeli tak było, no to bardzo się cieszę. Staram się tutaj jak najbardziej zaangażować w prowadzenie zespołu. Również w to granie na Jomie, bo od początku jak objąłem ten rocznik w klubie, wiem, że mocne było zapytanie o Jomę i tak dalej, czy będziemy grać, bo rodzice uważają, że to jest bardzo, bardzo fajne tutaj te spotkania. Dzieciaki się rozwijają, dużo grają. Nie przeszkadza im to, że muszą przyjechać tutaj i czasem kurczę w ciągu weekendu gdzieś tam wyskoczyć w środku tego dnia. Także no ja też tutaj na początku powiedziałem, że nie ma problemu, że Joma Five jako taka bardzo fajna liga.
która tutaj pomaga grać również tym zawodnikom, którzy nie tylko się tam łapią do tych, wiadomo, związkowych rozgrywek, bo tam też, czy jakichś turniejów, bo tam jeździ też zawsze jakiś tam trzon zespołu, że tak powiem. Tutaj możemy wszyscy pograć. Okej, tyle na temat rozgrywek, teraz wracamy jednak do Ciebie, bo ładnie zmieniłeś temat. Powiedz mi, no dobra, my teraz nadrabiamy zaległości, bo tak na dobrą sprawę powinniśmy tę rozmowę nagrać już 2 tygodnie temu. Ciebie nie było. Czy to był efekt tego takiego długiego świętowania zdobycia tego tytułu? No nie, myślę, że nie do końca. Moja nieobecność na tej drugiej kolejce, gdzie mieliśmy przeprowadzić wywiad, była spowodowana tym, że tam gdzieś też się cały czas rozwijam. Jestem aktualnie uczestnikiem kursu FAB, więc jakby no, zjazdy i cała struktura tego jakby kursu wymaga od nas, wiadomo, 100% obecności, więc tutaj przyjechał drugi trener. No i to był główny powód, dla którego ja nie mogłem się zjawić. No dobra, to jak się czułeś z tą myślą o tym, że nie możesz być tutaj z chłopcami na jomie? Tak, no jest to gdzieś tam w głowie taki, siedzi takie coś, że chłopaki jadą. Zwłaszcza, że teraz w tej jakby... edycji? W tej edycji, tak jest. W tej edycji jomy mamy... mamy mocny zespół i też jakby to, co powiedziałem na początku, że w ubiegłym roku rywalizowaliśmy ze starszymi zawodnikami, ale cały czas zapewniałem, że jednak w przyszłym roku na pewno to zaprezentuję i widzimy efekty. Jesteśmy dzisiaj po trzeciej kolejce, jeszcze nie przegraliśmy meczu, oby tak dalej. No, to jest. Idziecie jak burza. Tak jest. No dobra, to teraz przechodzimy do drugiej części, czyli pytań prywatnych. Trzecia to będzie część, czyli pomidor. Tutaj pytania od znajomych, od rodziców, od wszystkich, którzy je nadesłali. Ale druga część. Powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że zostałeś trenerem i kiedy to było? No to w sumie świeży temat, że tak powiem. Ja trenerem jestem chyba trzeci sezon leci, czyli gdzieś tak od 3 lat. Także jestem świeżym trenerem. Jak to się stało? Całe życie grałem w piłkę. Co prawda nie na jakichś tam wysokich poziomach. Zawsze to gdzieś tam była klasa, tam również lice okręgowej, głównie B-klasa, ale cały czas jedną drużyną, którą też tam jakby byłem założycielem. Oczywiście wspomnę tutaj, że to jest GTS Mokry Dwór, moja ukochana drużyna. Tak, o to też zapytamy później. Tak jest, także no na początku powstał, znaczy to może pewnie będą pytania, to wtedy jakby rozwinę ten temat, ale jakby jak skończyłem granie, ponieważ gdzieś tam w międzyczasie kontuzja się pojawiła, dosyć poważna, bo tam zerwane więzadła, co prawda po operacji jakby wróciłem do takiej formy, może nie do końca takiej jak wcześniej, ale do takiej sprawności, jednak nie było to już na takim poziomie jak wcześniej, żeby tam móc powalczyć i pograć. Co prawda to też tam wiadomo jest zabawa w tej lidze takiej seniorskiej na tych poziomach A-klasy, B-klasy, ale jednak już ta kontuzja sprawiła to, że nagle powstał taki pomysł, dobra, słuchaj, jak już nie możesz grać tak jak wcześniej, tak jakbyś chciał, to może trzeba iść w tym kierunku i dzielić się tą wiedzą zdobytą z młodymi zawodnikami. Tak jest, więc poszedłem na kurs i teraz dalej się rozwijam, jestem. No dobra, to drugie pytanie, tych pytań będzie 6. Ciężko jest łączyć pracę trenera z życiem prywatnym? Oj tak, muszę powiedzieć, że tak. Jakby drugi sezon teraz mojej pracy tutaj w klubie Czarni Pruszcz. W tamtym roku 2 roczniki prowadziłem, więc masę treningów, masę grania w weekendy. Też mam w domu piłkarza młodego, też chciałem z nim tam jeździć, oglądać te mecze. Być tam, poza domem praktycznie. Praktycznie cały czas poza domem, więc już pomijając w tygodniu po pracy treningi do wieczora, ale te weekendy, gdzie się jechało z jednym rocznikiem na jakiś turniej czy tam mecz, potem z drugim,
i jeszcze jak się do kupy zebrał ten trzeci mojego syna, to od rana do wieczora jesteś na boisku. Okej, ale to jest pasja, to jest pasja. Tak jest. Powiedz mi, jaka jest najważniejsza cecha w pracy trenera? Najważniejsza cecha trenera w pracy z dziećmi? Wydaje mi się, że zaangażowanie przede wszystkim. Czyli tak jak u dzieci na treningach. Tak jest. No, trener musi być zaangażowany, żeby to, co robi, też przynosiło jakieś tam efekty później. Ja jakoś taki świeży trener, że tak powiem, jeszcze nie nabrałem tam żadnych takich nawyków i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy to by były dobre, czy złe nawyki. Jakby mam taki swój plan na tą pracę, więc no, staram się być przygotowany zawsze do każdego treningu. Gdzieś tam w domu pracuję, zanim przełożę to wszystko na boisko, więc mówię, no, przede wszystkim zaangażowanie, bo bez tego mi się wydaje, no tak gdzieś tam obserwuję innych trenerów, którzy przychodzą sobie na boisko, oni, kurczę, są przygotowani, mają wszystko w głowie, jakby ja muszę być pół godziny wcześniej na boisku, to jest minimum, muszę mieć, wiedzieć, jaki mam sprzęt i tak dalej, kto tu na drugiej połowie będzie ćwiczył, jakie będą bramki do dyspozycji, wszystko to mieć poukładane, że jak się dowiem, że coś tutaj tego nie będę miał, czy tego, to muszę szybko zmodyfikować no. I mieć, ale naprawdę gdzieś tam obserwuję, podziwiam trenerów, których gdzieś widzę z boku, przychodzą na boisko. Ale to jest doświadczenie, nie? To już, myślę, że tak. To już doświadczenie i życzymy Tobie, żeby to doświadczenie było jakby za kilka lat. No dobra, masz taki mecz, który utkwił Ci najbardziej w pamięci? Mówimy teraz ogólnie. Jako trener, jako senior, zawodnik, jakiś tak, zawodnik, no. Tak. Oczywiście. Cieszę się, że padło to pytanie, bo jakby mam w głowie taki jeden mecz, o którym zawsze mówię, a moi koledzy z drużyny to wiedzą, że jak tylko gdzieś tam się spotkamy, poruszamy tematy wspomnień, jak to nam szło tam przez tą całą B-klasę. Z Wybrzeżem. Oczywiście, ja widzę, że ty już wiesz, o co chodzi. Zgadza się. Jestem dobrze przygotowany do rozmowy, słuchaj. Zgadza się, tak jest. Mogę o tym opowiedzieć? Możesz. Jak najbardziej, tak szybciutko. Mecz z Wybrzeżem Gdańsk w gdańskiej B-klasie kilka sezonów temu, nie pamiętam dokładnie już kiedy to było, ale z 5-6 albo i lepiej lat. Jakby to był ten sezon, w którym nasza drużyna Mokry Dwór próbowała po raz trzeci wejść do A-klasy. Tam ocieraliśmy się wcześniej zawsze o to drugie, trzecie miejsce, zaawansowały zawsze dwa zespoły. My tam zawsze albo na tym czwartym, później trzecim, później gdzieś tam ex aequo drugim, ale jednak liczba bramek zadecydowała bezpośrednie jakieś tam pojedynki. I to trzecie podejście akurat tak się złożyło, że związek ułożył tą naszą A-klasę, że tylko jedna drużyna mogła awansować, nie dwie jak wcześniej, więc tutaj reaktywowało się wtedy Wybrzeże Gdańsk, drużyna, która chciała również wskoczyć szybciutko do A-klasy. Mocny przeciwnik. Pamiętam, od początku do końca rywalizowaliśmy całą rundę. Mieliśmy dwa pierwsze miejsca chyba tam po pierwszej rundzie i graliśmy na wiosnę pierwszy mecz z nimi. Byliśmy gospodarzem w miejscowości tam Rokietnica, gdzie rozgrywaliśmy swoje mecze. Bardzo się przygotowywaliśmy do tego meczu. Ale powiem Ci tak, patrząc po liczbie detali, które sprzedałeś z tego meczu, to wspomnienie jest cały czas żywe w Tobie. Jest, ja cały czas mówię, cały czas to gdzieś siedzi w głowie i tam sobie o tym często przypominam, bo uważam, że to jest taki mecz, który jakby no gdzieś tam też tą naszą historię pociągnął i stworzył, bo z tamtej pory siedzieliśmy już w tych wyższych rozgrywkach. Jak się sytuacja skończyła? Wiedzieliśmy, że kto wygra ten mecz, praktycznie będzie walczył do końca o awans. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze, 3-0 w pierwszej połowie. Druga połowa, byliśmy pewni już, że ten mecz jest nasz. Szybkie trzy zmiany. Po 20 minutach bodajże sytuacja tak się odwróciła, że było 3-3. Za chwilę 4-3, już przegrywaliśmy. No i pamiętam wtedy
bardzo dobry, taki nasz, mój kolega, doświadczony zawodnik, 10 minut przed końcem chyba meczu, z połowy boiska bramką wyrównał na 4-4. My mieliśmy tą przewagę jednego punktu, dzięki temu remisowi utrzymaną, i tak do końca dojechaliśmy, że udało nam się awansować. No ale to był naprawdę, gdybyśmy przegrali ten mecz, pewnie ciężko by było nam awansować. Powiem Ci tak, koledzy też bardzo akurat dokładnie wspominają ten mecz, o ten mecz też na pewno zapytamy jeszcze. Okay. Dobra, a z zawodnikami co chciałbyś osiągnąć najbardziej? Myślę, że tak jak każdy trener gdzieś tam udziela tego wywiadu, ja już tak wychodzę, jeśli chodzi o indywidualności, żeby chciałbym tam może w przyszłości, żeby któryś z zawodników gdzieś tam zagrał na jakimś wyższym poziomie, gdzieś tam się, wiadomo, przebił, czy to w jakiejś ekstraklasie, czy o reprezentacji, to już tam nawet nie myślę, ale jest to na pewno marzenie każdego trenera, który prowadząc zawodników gdzieś tam myśli, że takie to by było fajne osiągnięcie, jakby zawodnik gdzieś tam zdobył jakiś sukces indywidualny. Jeśli chodzi o całą drużynę, przypomnij mi pytanie. Co chciałbyś osiągnąć z zawodnikami? Co chciałbym osiągnąć? Czyli ta indywidualność, mówisz przede wszystkim na tej indywidualności, by się zależało, żeby jednak któryś z zawodników jednak zagrał. Tak, bo jednak wiemy wszyscy, że my tutaj z tego środowiska piłkarskiego, że nie każdemu się uda, wiadomo, że to są takie pojedyncze jakby tam osoby, które gdzieś zajdą daleko, więc to na pewno, jeśli chodzi o taki całokształt, jeśli chodzi o zawodników, nie? To bym, myślę, że to by było fajne. No dobra, i teraz chyba najtrudniejsze pytanie, bo widzę, że tak całe twoje życie jest związane z piłką nożną, a gdyby nie piłka nożna, to co? Co robiłby dzisiaj Marcin Mańka? Ciężkie pytanie. Stosunkowo najłatwiejsze, ale wiem, że one sprawia najwięcej kłopotów naszym widzom. Wydaje mi się, że pewnie bym robił to, co robię na co dzień, czyli tam zajmuję się normalnie pracą, jak większość trenerów. Co prawda tam moja praca nie jest związana jakoś też z piłką. Może jeżeli bym nie był trenerem, to typowo nie spędzał czasu na boisku z dzieciakami. Myślę, że robiłbym też jednak coś z tą piłką związanego. Może chciałbym się gdzieś tam zaangażować w organizację, może jakichś takich różnych, może fundacja, coś takiego. Okay, no. Cały czas, żeby jednak być obok tych dzieciaków, gdzieś tam pomagać im się rozwijać, spełniać ich marzenia. Gdzieś tam mnie zawsze też kręciło to, co tutaj oglądam często na Jomie, te takie fajne filmiki, kurczę, gdzieś tutaj lata sobie dron, gdzieś są pomontowane takie różne rzeczy, że to fajnie wygląda. Myślę, że czymś takim bym też mógł się zajmować. O proszę! No dobra, słuchaj, i tym miłym akcentem przeszliśmy już przez drugą część naszej rozmowy. Przechodzimy do trzeciej, czyli pomidor. Przypomnę zasadę, ale choć pewnie je znasz, jest 10 pytań. Możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, ewentualnie użyć słowa pomidor. Jak uznasz, że gdzieś musisz się jednak coś rozwinąć, to wtedy dosłownie w dwóch zdaniach będziesz miał taką okazję, żeby rozwinąć. Okay. No dobra, no to co, wracamy do tego pamiętnego meczu, pytanie numer 1. W swojej piłkarskiej przygodzie miałem wiele ciekawych meczów, jednak najbardziej zapamiętałem spotkanie z Wybrzeżem, w którym prowadziliśmy 3-0, a gdy straciliśmy bramkę, powiedziałem, że na pewno przegramy to spotkanie. Tak, to prawda. Przy wyniku 3-1 założyłeś, że przegracie to spotkanie? Ja wiem, że jak wspomniałem, poszły te trzy zmiany, 3-1 było i pierwsza bramka wpadła, jakby jakoś tak, nie wiem, stałem tam na tej, bo ja też właśnie byłem tą osobą, która zeszła z boiska po pierwszej połowie i gdzieś tam rzuciłem do chłopaków, kurczę, no my przegramy ten mecz, no tak było. Okej. Okay. Dobrze, że się nie sprawdziło, ale już tak zacząłem, kurczę, krakać, nie? Dobra, pytanie numer drugie. Banan to nie tylko owoc, ale również ksywka, która towarzyszyła mi od młodości. Tak, to prawda. Zdradzisz genezy, bo próbowałem dowiedzieć się i było bardzo ciężko uzyskać tą informację. Tak, czy to z uśmiechu, czy? Nie. To jakby nie znajdziemy tutaj jakiegoś... analogii. Tak, jak to powstało, na pewno na boisku. Na pewno na boisku. Jeszcze jak nie, to nawet nie był jakiś tam poziom
gry takiej seniorskiej, amatorskiej, tylko jeszcze jak graliśmy tam kiedyś z chłopakami w takiej podwórkowej gdzieś tam piłce, nie? Jak to nasze roczniki tam gdzieś grało się na podwórku, bramki były z płotu. Naszej babci, kurczę, która gdzieś tam krzyczała z okna, że tam kwiatki rozwalamy. I gdzieś tam ktoś rzucił wtedy takie hasło, jakoś to tak do mnie przylgnęło i przez całe to piłkarskie życie gdzieś tam się ciągnęło na tych boiskach. No dobra, nie wiem dlaczego, ale koledzy często porównywali mnie do Jakuba Wawrzyniaka. Tak, to prawda. No tutaj rozwinę to w ten sposób, że gdzieś tam... Był taki moment, że zacząłem zapuszczać zarost, bo wcześniej oczywiście go nie miałem gdzieś, teraz kilka lat już tak noszę się z tą moją brudką i był taki moment, że zanim ona nabrała już takich kształtów, to miałem taki delikatny zarost i ktoś tam gdzieś skojarzył z moich znajomych, że kurczę, jestem podobny do Jakuba Wawrzyniaka i gdzieś tam parę osób gdzieś tam na boisku też tak do mnie krzyczało i tak, zgadza się, no tak. No dobra, dobra, to pytanie numer 4, jak już jesteśmy przy porównywaniach do piłkarzy. Wiemy, że podobny jesteś do Jakuba Wawrzyniaka, chociaż w szatni bardziej przypominam imprezowego Kamila Grosickiego. Prawda, fałsz, pomidor? Pomidor. Pomidor, okej. No dobra, pytanie numer 5. Moim marzeniem było stworzenie piłkarskiej potęgi na Pomorzu, dlatego wraz z kolegami założyliśmy GTS Mokry Dwór. Tak, to prawda. No to jest tutaj cały czas to, co mówię, że gdzieś tam na początku była ta grupa podwórkowa, graliśmy sobie gdzieś tam w tą piłkę całe życie i w pewnym momencie gdzieś tam, jak już troszkę dorośliśmy, powstał plan w końcu, żeby może przejść na taką piłkę 11-osobową, bo wcześniej to były takie różne ligi tam 7-osobowe i tak dalej, więc z grupą kolegów, przyjaciół tutaj postanowiliśmy, że założymy drużynę, mocno się zaangażowaliśmy. No i tak. Tak. No to... i piłkarska potęga cały czas nabiera rozpędu. Tak jest. No dobra, pytanie numer 6. W życiu nie jestem optymistą, ale awans w tym sezonie to nasz realny cel? Dobra, pytanie numer 6. W życiu nie jestem optymistą, ale zwycięstwo w lidze Joma 5 w tym sezonie to nasz realny cel. To prawda. To mogę tutaj dopowiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesteśmy po trzeciej kolejce, tak jak dziś wspomniałem. Komplet zwycięstw. Wiem, że będzie na pewno trudniej w następnej kolejce, bo wiemy, że przeskakujemy coraz wyżej. Poziom rośnie. Tak jest, ale będziemy się starać. Chcielibyśmy na pewno, bo to będzie dla nas mega sukces. No to trzymamy kciuki. Pytanie numer 7. Współpraca z trenerem Jarkiem Karnatem to czysta przyjemność. Razem wykonujemy ciężką pracę na treningach, ale to ja spijam śmietankę z efektów naszej pracy na turniejach. Prawda. Tutaj trener Jarek, razem prowadzimy zespół. Oczywiście wymieniamy się tam tym jeżdżeniem, że tak powiem, na nasze mecze, różne turnieje, ale mamy bardzo dużą grupę. Ja też ze względu tutaj właśnie na udział w kursie UEFA B też często nie mogę brać udziału w jakichś tam turniejach, rozgrywkach. Wtedy jedzie trener, uzupełniamy się. Ale jednak na tych wszystkich zdjęciach gdzieś tam końcowych, gdzieś tam o tych wynikach i tak dalej, gdzieś tam jestem ja jako pierwszy trener, więc no może to tak wyglądać, więc zgadza się. Okej. Okay. Tytuł trenera kolejki w lidze Joma 5 tylko zachęcił mnie do dalszego rozwijania się w roli trenera. Kolejnym celem jest ukończenie kursu UEFA B. Tak jest, tak, to co tutaj mówimy, że no, gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział, że trener, który przestaje się rozwijać, to powinien skończyć przygodę z piłką i ja się z tym zgadzam. Na razie kursu FAB, zobaczymy co dalej. No dobra, życzymy oczywiście dalszego rozwoju i dalszych sukcesów tutaj z zawodnikami. Pytanie numer 9. Michał Marchewka to najlepszy koordynator, jaki mógł być w Czarnych Róż Gdańskich.
To prawda. Myślałem, że użyjesz pomidora tutaj. Nie, jak najbardziej. Myślę, że mogę tutaj powiedzieć, znam Michała, co prawda niedługo się znamy, ale mieliśmy okazję tam gdzieś współpracować wcześniej, prowadząc, grając między sobą po prostu jakieś tam mecze, rozgrywki i tak dalej. Myślę, że Michał jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu w naszym klubie. Widać już efekty jego krótkiej pracy, więc jak najbardziej tutaj się pod tym podpisuję. No dobra, pytanie numer 10, ostatnie pytanie. Najdłuższe, no ale zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Nie wiem, czy to efekt moich wypadów na siłownię, zdobytego tytułu trenera kolejki, czy też niewłaściwego użytkowania pralki, ale mam wrażenie, że moje koszulki treningowe są na mnie coraz bardziej opięte. To prawda, tutaj też się odniosę. Tak się zdarzyło, że wszystkie koszulki, które tutaj mam z klubu, są w rozmiarze M. No mówię, przypadek, nie było większych, po prostu one tam, nawet jedną mam S-kę. Gdzieś tam mówię, dobra, biorę tą, bo nie jest jakaś za duża, ale po którymś tam praniu faktycznie to są strasznie małe rozmiary teraz i ostatnio nawet rozmawiałem z Michałem, koordynatorem, właśnie załatwić coś, bo kurczę. Słuchaj, Michał zawsze szybko działa, czy nie? Bardzo szybko. No to w tym momencie chcielibyśmy tutaj z ramienia Czarnych Krus Gdański przekazać koszulkę, czekaj, tylko odpakujemy ją jeszcze. Koszulka treningowa dla trenera Czarnych Pruszcz Gdański. Proszę bardzo, to dla Ciebie od Michała, od koordynatora. Z tego co wiem, to instrukcje obsługi pralki i jak prać koszulkę ma dołączyć. Ma tutaj osobno mailem dla Ciebie wysłać. Ja już widzę, że to jest inny zupełnie materiał, kurczę, także tutaj chyba nie będzie takiego problemu. Ale dziękuję za ten, przyda się, jak najbardziej instrukcja też. No dobra, to na zakończenie vouchery od naszych partnerów. Dla Twojej drużyny voucher do Kreatywnej Akademii Kaseta na warsztaty artystyczne, proszę bardzo. Super, dzięki. Voucher prezentowy do klockowni na zajęcia, na warsztaty edukacyjne tutaj, wspólna zabawa razem z klockami. No i voucher dla Ciebie, bon podarunkowy do pizzerii Włoszczyzna, żebyś mógł wynagrodzić tutaj rodzinie ten czas, który spędzasz na boisku, żebyś mógł również trochę tego czasu spędzić z rodziną. Także, no co, ja Ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za rozmowę, życzyć kolejnych sukcesów, życzyć, żebyś był dalej takim optymistą, mniej realistą, bardziej już optymistą, jeśli chodzi o szkolenie, żeby tego optymizmu cały czas było dużo, ten uśmiech, żeby cały czas nie schodził i o to, żeby ci zawodnicy cały czas robili tak samo szybkie postępy, jak to robią w tym momencie. Także słuchaj, dzięki wielkie za rozmowę i powodzenia w kolejnych dniach Twojej pracy. Ja również bardzo dziękuję za wspaniałe nagrody, za wywiad, za nominację. No, chyba zasłużyłem, bo inaczej tej nominacji by nie było. Także. No, chyba tak. Także jeszcze raz, wielkie dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.